Dziękuję Wam. To jest już następny odcinek Minecrafta. Z tego co pamiętam, nie wiem który. Ja zabiłem szkieleta. Dobrze. No i w tym odcinku zrobiłem intro, tak? Zrobiłem intro. Możecie sobie zobaczyć. No i dzisiaj chyba skończymy tę ziemiankę. Albo dzisiaj wykopiemy ziemiankę, wam powiem. Mhm. Ale ale potem będziemy budowali jakąś wielki bardziej domek i tam... Przepraszam, ale przed chwilą zobaczyłem coś bardzo śmiesznego. Weź się ogarnij, no. Nie, przepraszam. No i my nagrywamy już próbujemy nagrać to 20 minut i on się cały czas chichla. No, no ja cię, no. Ale to, przez ten obrazek taki dziwny. Ogarnij trochę. Dobra, ogar. No. Okej. Okay. Dobra, ogar. Ja idę po mięso. Znaczy po mowy. No i myślę, że to będzie tak, widzowie, że niedługo ukażą się już kolejne odcinki Kwadratowego Imperium. Tak. I tak u mnie też możliwe bardzo, że u mnie też będzie. Słuchajcie, pierwszy, piąty widz nam strzelił, no to super. No już jest pięć widzów, genialnie. Już mamy widza takiego jednego, już nam się tutaj pięknie okazuje. Czekaj, pamiętasz nick? Bolek jakiś, coś takiego. Tak, dokładnie, Bolek. Śmieszny nick, wam powiem. I słuchajcie, on nam napisał, że ta seria jest zajebista. Pozdrawiamy dosłownie Bolka, a więc zapraszamy cię do oglądania naszych dalszych odcinków. Po prostu chcemy... Nam nie chodzi o pieniądze ani o sławę. Nam chodzi o uśmiech na ryju. Chcemy dla was dobrze i potrafimy jakoś to ogarnąć. Da się przeskoczyć LOL. Ja myślałem, że się nie da. Co przeskoczyć? Czekaj, a teraz? Czekaj, jeszcze raz. A teraz jest trudniej. Cztery kratki. Przeskoczyć. Jaki będziesz domek robił? Ale co, my budujemy się na domki? Nie. Na razie to ziemianka, ale potem to jaki domek będziesz stworzył? Bo wcześniej sobie... Ojeju. Dobra, zaruję to. Tutaj może jakiś... Słuchajcie, ludzie, bo ja... wiesz, który, bo my graliśmy kiedyś z Kenim i z naszym kolegą na tym serwerze, ale nie nagrywaliśmy. I no i wiecie co? Przepraszam, ale, że tak się śmieję, ale bardzo śmieszny jest ten obrazek i nick tego Bolka. I właśnie intro Keniego polecam bardzo. Bardzo fajnie zrobione, bardzo fajne... No nie, to nie było... tak ładnie zrobione, to tylko taki obrazek i muzyczka taka i tylko tyle, to ja się nie znam. No, patrzcie jaki skromny. Stok żelaza. Przypaliło się wszystko? Tak, mam stok żelaza, lol. Dobrze, no to... Gdzie? Ludzie, w tym odcinku ja już robię nam zbroję i ten. Tak? No to dobrze. Rob. Ja już robię. Ej, nie mamy co do jedzonka. Ja mam jednego steaka. No to daj mi. Dobra, ja mam pełne HP, to zaraz ja pójdę. Ja jestem już głodny. I słuchajcie, bardzo fajne wykonanie z intra Keniego i także zapraszamy was na kanał do Lolka, żeby... Bolka. Tylko on, no, nie ma, on nie ma filmiku, bo... Właśnie, on nie nagrywa filmów, on tylko komentuje chyba. I to tylko ten filmik. On niedawno chyba założył konto na YouTubie. Wbił na naszą serię, po prostu mu się spodobało. Dziękujemy ci, Bolek. Mam nadzieję, że twoim śladem pójdą też inni ludzie. Polecamy po prostu. Nam nie chodzi o pieniądze, masz ani o te... Masz pochodnie? Mam 5. To daj, no. Potrzebne mi są. Obświetlić. Obświetlić, ale ziemianka jest już odświetlona. No ale ja tak wkopuję się i wiesz... Mieliśmy stak żelaza, zostało nam 11. To fajnie. To poczekaj, zrobię nam jeszcze. Coś mi się, powiem wam ludzie, że coś mi się nie chce nagrywać tego singla, bo jak się nagrywa multiplayer z kimś, to jest fajnie się gra, bo się gra we dwóch, coś takiego. No i to powiem wam, że dziś mi się odechciało nagrywać tego singla, no ale muszę to jakoś zakończyć,
Nie wiem, ile tych odcinków zrobię, ale mam nadzieję, że mało, bo ten multiplayer mi się tak spodobał, że nie mogę się odciągnąć od niego i muszę po prostu. Proszę cię, Kenny. Żelazne oku, żelazne oku. Thank you very much. Wszystko masz żelazne? Tak, ale na tym texture packu to takie fajne są miecze i te wszystkie itemy takie, takie no widziałem twojego texture packa, ci powiem. Ej, po co mi, to... po co mi dajesz dwa hełmy? No, skopiowały się. Tak? No, skopiowały nam się hełmy, to good. Jak tam się, jak ci się jeden zepsuje, to będziesz miał dwie zapasowe. No, dzięki. I wam powiem, że ta seria, wow, 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 to jest pierwszy sezon tej serii i ta seria będzie się właśnie, to już mówiłem w pierwszym odcinku chyba, tak mówiłem, że się zakończy na walce z Witherem lub Smokiem. A ty już wybierzesz. Mówiłeś już. Jak nie zdecydujecie, no właśnie, mówiłem, pamiętam. Jak nie zdecydujecie z kim, to będzie z Smokiem. A jak ale jakbyście chcieli z Witherem, to mówcie z Witherem. Wither jest w sumie szybszy do pokonania. Tylko że trudniejszy, bo on, jak mu się zabierze pół życia, to on jest odporny na strzały, a on lapa, nie? Mhm. To jest potem trochę trudno. Przeniosłem nam itemy. Kenny, przeniosę twoje itemy ze skrzynki. Dobrze. Do domku. Chyba, że ty przenieś. Dobra, to ty przenieś. A ja już nie mam miejsca wykuł. Poczekaj, sprawdzę, czy mi się zmieści. Ono coś właśnie idzie. Nie zmieści mi się, waś Kenny. Już idę. Dobra, ja muszę szybko jeszcze iść po jedzenko. Oto jest akurat świnka jedna. No, trzeba troszkę tego jedzonka. A tak, ja jestem uzbrojony, to mi się nie boję. Co to noc? Noc? Tak, noc już idzie. Dobrze. A masz jedną sztabkę żelaza albo jedną rudę żelaza? Nie mam nic. Kurde, bo bym zrobił wiaderko i poszedł po tą lawę. A ja mam trzy mięska z tych. A po co ci teraz lawa potrzebna? No, bo potrzebna będzie w przyszłości. Ej, mam chyba coś mi się wydaje, że to trzeba zakopać. Czekaj, ja to zakopię, żeby było. Ale po co? Żeby było bezpieczniej. Ale co, bo potworki, tak? No, one mogą wpaść przypadkowo, nie? Przepalam nam jedzonko. Uzbierałem z jednej świnki trzy mięska. Okej, spoko. Tam starczy na noc chyba, nie? No pewnie. Kenny, nagrywamy dzisiaj dwa odcinki? No, nie wiem. Tak, nagramy, bo... No ale... powiem wam, że one dużo zajmują, te odcinki. Ale ty jeszcze sobie formatujesz, to też troszeczkę miała. No i te odcinki troszkę jest ciężko wrzucać. Kenny! Wczoraj na przykład wrzuciłem... co tam? Ej! No. Papaj steaka. No to połóż tam gdzieś, jak będę głodny, to... Mam jeszcze dwa. Dobrze. A ja mam... Masz już full tego? Oj, wziąłeś skrzynkę? Tak, wziąłem. Dobrze, połóż ją tutaj. Gdzie? Na górze tam? Dobra, to ja już tam... Ja mam nadzieję, że... Ja ej, pamiętasz tą kopalnię, do której się wkopaliśmy tam? To kopalnię? Mhm. Mi się zdaje, że do niej wyruszamy, bo tam jest lawa. I jakbyśmy się to pokopali, to byśmy zapewne znaleźli też coś lepszego. Ej, masz nici? Nie mam nici. A po co ci nici? Chciałem sobie łuk zrobić. O, i ta sadzonka nadal tu jest? Ja mam łuk, tylko mam trzy strzały, to wiesz. Nasza magiczna sadzonka nadal tu jest, widzicie? Ta sadzonka jest fajna. Ona przetrwała wybuch creepera, więc ona jest magiczna i my ją sobie zachowamy. Kiedyś ta sadzonka wyrośnie w drzewo i ono będzie święte, ogrodzone będzie płotkami i będzie po prostu świetne. To drzewko nazwiemy... O, jest węgiel. Kenio. Ja tam nie wiem, ale ja będę robił... No już, aj... Ja będę nie robił... masz żelaznego kilofa? Mam, ale nie użyłem go. Masz tego. Węgier znalazłem. I powiem wam, że ja będę domek robił Hobbita. Oglądałem Hobbita, bardzo mi się ten domek podoba. Mi się bardzo podoba. Powiem, właśnie te wieże i jeszcze inne domki. Ja tam zbuduję sobie ten właśnie inny domek. Nie mogę go opisać, po prostu nie mogę dokładnie go opisać. Nie wiem, jak to zrobić, więc... Po prostu potem to zrobię. Ej, wiesz co, może zrób taką jedną dziurkę, żebyśmy przez to nie wejdą moby, ale będziemy wiedzieć, że jest dzień czy noc. Aha, no to... Ej, kto zniszczył sadzonkę? Nie wiem. To ja ją może będę miał przy sobie.
o tutaj taką dziurkę. Przez to moby nie wejdą najwyżej tutaj. Okej. I dole nie. O, no, będziemy... przez to nie wejdą, tak. Dokładnie. Ale będziemy wiedzieć, czy jest dzień czy noc, nie? No, no i to jest właśnie dobre. Ale moby się nie spawnują 28 kratek, z tego co słyszałem, od nas. Tak? Chodź tutaj, bo już kończymy odcinek. To poczekaj, tylko pochodnie zrobię. Chodź szybko, bo ten odcinek, jak będzie więcej niż 10 minut, będzie bardzo dużo zajmował, więc zależy mi na tym czasie. Chodźmy. Dobrze, no to my się żegnamy z wami. Żegnaj się pierwszy, Chłopcio. A więc do widzenia, jestem w pięknym armorze. Do widzenia, ludzie. Marka wam. Siemanko. Siemanko.